Takiego filmu jeszcze nie było. Dzisiaj przedstawię Wam 10-miesięczny projekt Denko z zeszłego roku. Podsumowanie produktów, które wykończyłam. Mam je posegregowane na brwi, podkłady, pielęgnacja z kremy, reszty, nie wiem, do mycia twarzy czy cokolwiek. Tego nie zbierałam, bo tego było po prostu too much. Zbierałam te zużyte kosmetyki przede wszystkim dla siebie samej, żeby sprawdzić, czego używam najwięcej. Mam to wszystko tutaj przed sobą i tego jest dużo. Ale projekt Denko już był kilka razy na moim kanale. Jest to przede wszystkim recenzja. Produkt, który jest zużyty w całości, można zrecenzować najlepiej. Tak uważam. I ja bardzo lubię oglądać projekty Denko. Nie będę już dłużej przedłużać. Zaczynamy. Zacznę od rzęs. I tutaj mam Ardelki Dayme Wispies. Zużyłam jakieś Skis, Ritzy, rzęsy magnetyczne, Flirty. Znam, bardzo je lubiłam, a także bardzo dużo rzęs od Essence. Te były moje ulubione, to były takie połóweczki, jedne z nowszych. I to jest 07 Essential i one tutaj została mi się jedna, ale tą drugą nie, gdzieś przesiałam. Tutaj dwie zielone, te zielone to numer 4. Numer 1, już ich tu nie ma, więc numer 2 i numer 3 po jednym opakowaniu były super. Mam również dwa perfumy, które zużyłam do końca i jeden to jest Pure XS od Paco Rabanne chyba. Tak mi się wydaje. I jeden taki bardziej no name. Ja takie no-name'y używam na przykład w samochodzie i milion tysięcy razy się psikam. Ten to jest mój jeden z ulubionych zapachów. On jest przepiękny. Teraz mam katar, jak słyszycie, więc nie bardzo Wam mogę powiedzieć, jak to pachnie, ale pachnie mega słodko. A ten to był z Action, on chyba kosztował niecałe 2 euro. Figenzi Marcella, tego już nie kupię ponownie, a Pure XS raczej tak. Poczekajcie, ja sobie to jakoś mądrze powkładam do jakiegoś pudełka, bo... Przejdźmy dalej. Dwie bazy pod makijaż z tego, co widzę. Essence. Co to było? Hydrating Perfecting Primer. On był taki, powiem Wam, dość średni. Robił smugi na twarzy, także bardzo się cieszę, że się skończył. Nie wrócę ponownie. Kolejny primer od Essence, Poreless Skin Blurring. Powiem tak, cieszę się, że się skończył i na pewno nie kupię go ponownie, na pewno nie. Tutaj mamy witaminowy balsam do twarzy. Kupię ponownie, mega mi się sprawdził, jest mega super pod makijaż. Bobbi Brown. Ja już mówiłam, Vitamin Enriched Face Base. Mega, tu akurat miałam miniaturkę. Jeden produkt udało mi się zużyć do paznokci i to jest Cutizle Beauty Oil z Extenso. Spoko, nie kupię ponownie. 4, 5. Mgiełki do odświeżania podkładu. Urban Decay All Nighter, kiedyś wydawało mi się, że jest lepsza, ale tak naprawdę nie robi na mnie większego szału. Pewnie oczekuję czegoś więcej i to była miniaturka. Nie kupię jej raczej już ponownie. Essence Keep It Perfect, również nie kupię ponownie. Trochę śmierdziała, miała dziwny zapach i nie spajała tego makijażu w taki sposób, jaki ja lubię. Hello Good Stuff, również Essence. Również nie kupię jej ponownie.
No nie spaja tego makijażu w taki sposób, jaki lubię. I tutaj macie jeszcze troszkę jej kolor. Essence Catching Clouds. Bardzo ją lubiłam. Ładnie pachniała. I spajała makijaż w taki sposób, jaki lubię. Natomiast to edycja limitowana, dlatego no już jej nie kupię ponownie, ponieważ nie ma takiej możliwości. L'Oreal Shake and Glow. Na pewno nie kupię ponownie. Nie podobało mi się. Cieszę się, że się zużyła. Była jakaś dziwnie klejąca. No i na Komi Hydrolat Woda Różana. Mega lubię, mega polecam. Bardzo fajne. Spaja makijaż, odświeża makijaż. Super. Oczy. Jeden to moja ziajka. Antipuff Eye Gel. Mega, uwielbiam, kocham. Boski krem pod oczy, pod makijaż. I Catrice pod oczy. Nie robił nic, był dość dziwny. Nie wiem, nie kupię go ponownie. Dajcie znać, jeżeli go macie i używaliście, ale mi się tak nie do końca sprawdził. Krem do rąk z Essence. Nie robił nic. Tak trochę nawet zamiast nawilżać, to je lekko wysuszał. Lipa. Tutaj mam dwie rzeczy do mycia twarzy. Dermalogica Special Cleansing Gel. Nie wrócę do niego. To była próbka, tak samo jak ten. Ten jest Elemis Pro Collagen. No ja miałam w jakichś kalendarzach z zeszłego roku, ale nie. Nie, nie sprawdziły się, nie wiadomo jak. Takie, żeby je użyć na wyjazd, tak jak ja to zrobiłam, spoko, ale coś poza tym, nie. Płyn micelarny z Clarins. Tak. Nie domywał makijażu. Ogólnie nie wiem, ale ten projekt Denka jak na razie to jest jeden wielki hejt. Nie wrócę, nie kupię go, po prostu ja go dostałam. Nie pamiętam, czy od kogoś, czy skądś, czy nie wiem. Wiem, że go nie kupiłam, tylko go dostałam. Tu jest narysowane, że on jest do twarzy, do oczu i do ust. No, nie zgadzam się ani z jednym, ani z drugim, ani z trzecim. Mi się nie sprawdza. Nie sprawdzał. Mam tu trzy sera. Dwa z S. Nie, ten z Essence. Również z tej, a nie, to jest edycja Cute as Shell. Ja go kochałam. Wy wiecie z moich poprzednich filmów z zeszłego roku. Ja go kochałam, uwielbiałam. Mega. Niestety już go nie kupię, natomiast jeżeli go gdzieś dorwę, to go wezmę. On jest boski. Jeżeli będziecie mieli możliwość, bierz się w ciemno. Ten kupię ponownie, to serum, jeżeli te inne mi się pokończą. Jest mega boskie i nawet super pod makijaż. I z nim mam wrażenie, że on coś robi. Te moje przebarwienia się lekko rozjaśniały. Naprawdę lubię go. A ten to jest jedna wielka porażka. Ja w pewnym momencie już go używałam do dłoni. Tłusty jak nie wiem co. Masakra. Nie macie. Masakra. Tutaj mam próbkę kwasu glikorowego. To niby serum, ale to było bardziej jako tonik. Pieczę po nim buzia strasznie i nie robił zbytnio nic, prócz tej buzi przesuszał, dlatego trochę lipa. Krem Dove używałam przez jakiś czas do twarzy. Spoko. Z braku laku, naprawdę fajny. Ładnie pachnie, jak to Dove. Kolejny krem do twarzy to jest Essence Hello Good Stuff bananowy. Pachnie sztucznym bananem. Na twarzy jest tłusty, okrutny i straszny i zły. I na pewno nie kupię go ponownie. Na pewno nie. Teraz dwie rzeczy pielęgnacyjne z Essence jeszcze. Jedno to jest taki żel, który... Co on tam miał robić? Transparentny Caring Eyebrow Fixing Gel. No, na brwi pielęgnacyjny żel. Nie wiem, ja po nim nie widziałam żadnej większej różnicy.
A tutaj był serum do brwi i ja po nim nie widziałam. Ja po nim również nie widziałam większej różnicy. Moi ulubieńcy, Eveline Serum Mega, serum nawilżające, kocham je. Boskie pod makijaż, do codziennego użytku, świetne, super, mega. Próbeczka Estée Lauder Night Advance Serum Mega, pod makijaż, bez makijażu, na noc, na dzień, w południe, w wieczór, w noc, mega. Jest ciulewsko drogie, dobrze, że je miałam w próbce. Kiedyś pewnie sobie kupię pełnowymiarowy, ponieważ to jest serum, boskość. Krem, który kocham. Tak wygląda w środku. Augustinus Bader. Ten o. Ja go pierwszy raz dostałam. To jest ten, co dostałam w kalendarzu z Zalando 2 lata temu. I w tym roku, w zeszłym roku w Zalando kalendarzu również on był, z czego się bardzo cieszę. To jest krem mojego życia. On jest najlepszy na świecie. Pod makijaż, jak to serum, pod makijaż, bez makijażu, w dzień, noc, południe, wieczór, noc, najlepszy na świecie, bardzo Wam polecam. I ostatnie pielęgnacyjne dwie rzeczy, Purol, krem na dzień, gardło już mnie tak boli, masakra, krem na dzień i krem na noc, do codziennego użytku, mega, nawet pod makijaż, super, jeden i drugi. Bardzo Wam polecam te kremy. Nie uczulają, są bardzo fajne i wyprodukowane w Holandii w Bredzie. Przejdziemy sobie teraz do ust. I tutaj mam... O, to jest brudne, no trudno. Tutaj mam opakowanie po pomadce z Essence Catching Clouds. To był taki balsamik. Bardzo fajny, tylko ja zauważam w Essence balsamach, że one nawilżają na chwilkę i to jest dosłownie nawilżenie na chwilkę. Kolejny balsam z Essence, Ursula Electric, z jednej z nowszych kolekcji tej marki. Tutaj mamy Ursulę i to jest właśnie 02 Confidence. Tutaj. Pasuje mi do paznokci. Tak samo jak w poprzednim, nawilża na chwilę i to jest tyle. Kolejny Wish Upon a Star Speciary Acting Lip Glow. To samo, uaktywnia się na chwilkę, nawilża na chwilkę i to by było na tyle. Tutaj taki balsamik również z SN01 a Coconut Kinda Life. Było z jakiejś tam kolekcji wiosennej, letniej, nie wiem. Coś w tym stylu. I ten był tragiczny. Ten był naprawdę, tamte były jeszcze do zdzierżenia. Ten był tragiczny. Pomadka. Jedną pomadkę mi się udało zużyć. Jest to Essence z kalendarza adwentowego 01 Feel the Magic, ale to jest kalendarz sprzed 2 lat. Była bardzo piękna, piękny miała kolor, tak jak tutaj jest na opakowaniu, taki miała kolor, przepiękny. Mam również 2 Carmexy, jeden zwykły i drugi ananasowy, czy jakiś tam. I ogólnie Carmex na mnie nie działa, na mnie to nie robi większego wrażenia. Działa dla mnie tak samo jak te z Essence. Także ja Carmexu fanką nie jestem. Maskary. Jedna to jest z L'Oreala, Volume Million Lashes. Na mnie nie zrobiła wrażenia, wiem, że ma dużo fanów, ale na mnie nie zrobiła wrażenia. Używałam ją bardziej pod sztuczne rzęsy. Ta zrobiła na mnie mega wrażenie. Essence I Love Extreme The Glowing Golds. Ogólnie ta seria The Glowing Golds zrobiła na mnie mega wrażenie. Szkoda, że już nie jest do kupienia, ale naprawdę uwielbiałam. Uwielbiałam wszystkie kosmetyki z tej kolekcji. A także Lash Princess. Ja lubię te maskary. Są bardzo fajne, pogrubiają. Bardzo fajne, często do nich wracam. Zużyłam 4 kredki. 2 fioletowe. Lovely Pastel Tropic w kolorze 05 oraz
Catrice 100 Bright Lavendel. Używałam je na linię wodną jako akcent. Mega. Kredka z Kiko, czarna. Tutaj miała taką gobeczkę do rozcierania. Bardzo się rozmazywała. Bardzo. Ale ogólnie była spoko, miękka. I tragiczny eyeliner z Essence. Gruba i chuda końcówka. Nie polecam go. Jak chcecie kupić, to kupcie zwykły w pędzelku, ale nie ten, bo ten już jest suchy na starcie. Dwa produkty do twarzy. Rozświetlacz mi się udało zużyć. Oriental z Belle. Był bardzo ładny. Nie wiem, może... Był mega ładny. My Glow Bronze. Puder brązująco-rozświetlający. Bardzo go lubiłam również z Belle. Teraz przejdziemy do produktów do brwi. Pomada z Vibo w kolorku 2. Dark Brown. Jednak wolę tą z Anastazji. Ta była strasznie taka jak masło. No, nie do końca to, co lubię. Dwa żele z NYXa. Uwielbiam je. Są mega. Utrwalają na mur beton. Zina, czy Ina, nie wiem. Też był w kalendarzu. Ogólnie zużyłam, żeby go zużyć, ale to nie jest jakiś hit, nie utrwala. Odświeża i to też tak słabo. Kolejny mój hit to Benefit. Ten z kolorem uwielbiam, mega uwielbiam i ma taką wręcz idealną szczoteczkę. Mega uwielbiam, na pewno do niego wrócę. Ten z Essence, żel do brwi. On robił taką lekką, białą warstwę na brwiach. Z tego względu do niego nie wrócę, ale utrwala na mur beton. Również żel do brwi przeźroczysty z Max & More w Brow Gel 200 Transparent. Wrócę do niego, utrwala na mur beton i nie zostawia białej warstwy. I kosztuje jakieś grosze. Do tego na pewno nie wrócę, to jest jedna wielka tragedia. To jest Catrice Super Glue, utrwala na mur beton, naprawdę te brwi się nie ruszą, ale zostawia tak, że można te brwi sobie takimi płatami ściągać. Lipa totalna. Mam również kredeczki do brwi i raz, dwie kredki mam z Catrice Slimatic Ultra Precise w kolorze 0,35 i 0,40. Chudziutkie, malutkie, zarąbiste, grzebyczek na końcu. Mega mi się sprawdzały, ale szybko się wyczerpują. W porównaniu do tych z Max & More, które kocham i ubóstwiam i uwielbiam, również cieniutkie i one starczają na długo. Takim sposobem zostały nam korektory, pudry i podkłady. Przechodzimy szybciutko do korektorów. I mam tak, mam jeden z Eveline Wonder Match, mega kryjący, uwielbiam go. Naprawdę. I ten miałam w kolorze 15 Natural. Mega kryjący, wygląda naturalnie. Bardzo ładnie się wtapia w okolice pod oczami, nie wysusza. Multitasker z Rimmela, wygrzebany do ostatniej kropelki. Uwielbiam go, mam jego zapas. Mega, nie wysusza, mega kryjący, super jest. Dwa korektory od Lovely Liquid Camouflage. One mi się tak zbytnio nie sprawdziły. Są strasznie delikatne i ja uważam, jak dla mnie, kryją za mało. Clean ID High Cover Concealer. Wcale nie jest high cover, jest po prostu spoko. On jest po prostu poprawny i nic poza tym. Cover Up Concealer z H&M-u i to jest kolor Light Sand. Jest też poprawny, nie wrócę do niego, po prostu. Jest kryjący, ale jest poprawny i nic poza tym. Również kamuflaż w taki chudy. Slimatic Camouflage Stick od Catrice, nie wrócę do niego. Poprawny, nic poza tym. Szału nie robi. Teraz, skoro mamy korektor, to możemy przejść do podkładu. I wezmę tak... To, co mam z brzegu. Perfekta Cannabis. Nie sprawdził mi się.
Nie wrócę do niego. Bardzo delikatny, trochę śmierdział. Nie sprawdził się przy mojej cerze. Ten z Essence Magic All-in-One Face Cream bardzo mi się sprawdził. Jest bardzo fajny, natomiast znam lepsze, dlatego do niego nie wrócę, ale jest poprawny. Essence Hydro Hero. Bardzo go lubię. Bardzo mi się sprawdza. Mam jego zapas i bardzo chętnie go używam. Jest nawilżający i bardzo sympatyczny. Liren Hit mój. Uwielbiam. Rozświetlający podkład. Mega go lubię. Wygląda przepięknie na cerze. Bielenda Makeup Academy. Ten truskawkowy. Dużo ludzi się nim zachwycało, natomiast ja w nim nie widzę jakichś większych zachwytów. Jest po prostu poprawny, ale do niego nie wrócę. Dwa podkłady, jest ich recenzja u mnie na kanale. To są te z Max Factora w sticku. Poprawne, ale bardzo tłuste, dlatego już do nich po prostu nie wrócę. Mega kryjący podkład z L'Oreala Infallible 24 godziny matte. Mega kryjący, natomiast to jeszcze nie jest to, czego ja szukam. To nie jest jak Urban Decay All Nighter. Niestety. Revlon Colors, te ja miałam w kolorze 200 nude. Poprawny, natomiast nie wrócę do niego. Może kiedyś, natomiast na razie nie. Love Hate, nie wiem tak do końca. Dwa maluszki Liquid Camouflage z Catrice. Ja uwielbiam ten podkład, bardzo mi się sprawdza. Mnie nie zapycha osobiście, tak jak większość ludzi ma z nim problem. Dlatego ja go bardzo lubię. Max Factor Healthy Skin Harmony. Nie wrócę do niego, dla mnie on śmierdzi, dla mnie on jest dziwny i raczej do niego nie wrócę. Vibo Moonstone, jak widzieliście kilka razy w testach, ja miałam z nim problem. Lekki fluid do twarzy jest napisane i on jest tak lekki, ale jest dość dziwny, jak się go trzeba umiejętnie nakładać. To nie jest taki podkład, że nałożymy raz, dwa, trzy i wychodzimy. Nie, to nie jest taki podkład, nie. Estée Lauder Double Wear Nude. Ten lżejszy mi się wydaje. Mi się nie sprawdził. Ta standardowa wersja Estée Laudera, ten kryjący, również mi się nie sprawdza. Nie wrócę już do niego. Teraz mój hit hitów. Chanel Ultra Le Teint Velvet. Na pewno do niego wrócę. Kocham ten podkład. On jest idealny. Jego recenzja również jest gdzieś na moim kanale. Ostatni podkład to Dior. Upieprzony jak Dior Backstage. Mega mi się sprawdził, bardzo delikatny, bardzo leciutki, super. I mój kolejny hit to Shiseido Sport BB, kryjący mega, pięknie wygląda na cerze, na pewno do niego wrócę. I przechodzimy do pudrów. Mam trzy pudry, Puff Cloud. Jak wiecie, ja kocham ten puder, uwielbiam go, jest dla mnie idealny. Jak trzy zużyte. Teraz mam Urban Decay Velvetizer. On mi się sprawdzał, nie sprawdzał, sprawdzał, nie sprawdzał. Ogólnie polecam go sprawdzić. On ma podobną konsystencję, nawet bardziej miałką niż Puff Cloud, ale już do niego nie wrócę. Nagrywam się późno wieczorem. Baterii mi brakło. Mówiłam o pudrach. Tutaj mam dwa z Essence. You Better Work. I one były wysuszające lekko. Ale bardzo fajne, na przykład na tylko tutaj strefę T lub czoło. To spoczko. Kolejny puder to jest Eveline, mój ulubieniec. To jest jeden z moich ulubieńców z zeszłego minionego roku. On kryje idealnie, mega, mega są te pudropodkłady, to niby są mega. Bardzo Wam polecam. Dwa pudry od Belle i jeden to Cool Mint utrwalający puder z miętą z tej serii, taki tej co rozświetlacz był orientalnej i on pachniał miętą i on był taki dziwny na twarzy, ale był bardzo fajny, trochę bielił i tu Belle
Wege Energy Powder, wegański puder energetyzujący. On był po prostu poprawny. Spoko. Kolejny to Vibo Photo Ready. Taki z takim tu z zamknięciem. Był bardzo fajny, poprawny, mega ładnie wyglądał pod oczami. Kolejny to Bell No Cake Bake. Bardzo fajnie mi się sprawdził. Bardzo super puder, ale pyli się okrutnie, jak ja z tymi pudrami sypkimi mam takie właśnie, że niby je lubię, ale tak mi się pylą, że nie mam ochoty ich używać. Puder sypki, przedostatni, tak, to jest Lovely Cooking Time i on nie robił totalnie nic. Nawet zbytnio mocno nie utrwalał tego makijażu, więc... I na sam koniec mój ulubieniec. To jest akurat miniaturka, to jest Huda Beauty. Pound Cake Baby Bake plus Baking and Setting Powder. Ja go kupię na pewno w dużej wersji. Bardzo mi się sprawdził. Mega, mega fajny puder. Także moi drodzy, to wszystkie denka kosmetyczne z minionych 10 miesięcy. Dajcie znać, co wy ostatnio wydenkowaliście, czy wam się taki filmik podoba. Ja nagrywam już kolejny, znaczy nagrywam. No już zaczynam zbierać kosmetyki na 2023. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, ściskam gorąco i widzimy się w następnym wideo. Buziaki, pa!